do historii i ludzi, którzy ją tworzą. 1 września 2010 roku minie 65 lat od momentu, kiedy w szkole podstawowej nr 1 w Łobzie zabrzmiał pierwszy dzwonek. Ale już dziś, organizując festyn rodzinny, pragniemy uroczyście zainaugurować obchody jubileuszu naszej szkoły. Historia szkoły sięga roku 1945, bowiem wtedy rozpoczęła ona swoją działalność jako siedmioklasowa powszechna szkoła publiczna w Łobezie. Wówczas nie posiadała jak obecnie numeru 1. Otrzymała go dopiero w 1947 roku. Pierwszym jej kierownikiem został pan Michał Woropajew. Uczyło się w niej 84 uczniów. Początki były bardzo trudne. Brakowało kadry, bazy, środków finansowych. Niemal wszystko trzeba było tworzyć od początku. Uczniowie nie posiadali zeszytów, podręczników, borykali się z problemami zdrowotnymi. Mimo to szkoła tętniła życiem. W miarę upływu lat do szkoły przybywali nowi nauczyciele i uczniowie. Po śmierci pana Michała Woropajewa w 1951 roku kierownikiem szkoły został pan Jan Snopek, który pełnił tę funkcję przez 2 lata. Później przez 3 miesiące pan Józef Koryzny. Po nim długoletnim kierownikiem szkoły była pani Zofia Baj, która kierowała szkołą do 31 sierpnia 1972 roku. Pozwolicie państwo, że odczytam kilka słów, które pani Zofia Baj przysłała do nas, bo nie może być obecna w dzisiejszej uroczystości. Wieloletnie kierowanie szkołą było dla mnie wspaniałym darem od losu. Miałam przyjemność pracować z nauczycielami z prawdziwego zdarzenia. Starość lubi wspomnienia. Często z wielkim sentymentem ogarnia myślą tych nauczycieli, którzy są i którzy odeszli. Wszystkim uczestnikom święta życzę miłego dnia. W 1966 roku rozpoczęła się reforma oświaty prowadzona podstawową szkołą podstawową. 1 września 1965 roku funkcję kierownika szkoły objęła pani Genoveta Komorowska. W szkole rozpoczął się renow i rozbudowa. Szkoła została przywróciła pomieszczeniami biurowymi oraz salą biurową. 1 września 1975 roku inauguracja roku szkolnego odbyła się w Zdrowiu. Zbiorcza szkoła gminna imienia Marii Skłodowskiej-Pilewskiej. W 1986 roku na szkole komendatora podeszła pani dyrektor Genoveta Komorowska. Jej następczynią została pani Anna Żaczek, która pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 1989 roku. Lata 1989-1999 to czas, kiedy dyrektorem jest pani Elżbieta Wębka. To też okres transformacji.